Witamy, witamy. Mapę Tuning. Kolejny test technik. Mówię taki sam, ale inny. Inny dlatego, bo tutaj mamy gwint do E46, ale z końcówką S. S to nowa seria gwintów do niektórych aut, czyli Sport, które mają inne sprężyny. Teraz niektóre zawieszenia będą w wersji Street, czyli te, które dotychczasowo były typowe. Później będzie wersja Sport, czyli twardsze sprężyny, i wersja Comfort, czyli bardziej komfortowa. Kolumna jest ta sama, natomiast sprężyny również od Eibacha mamy twardsze, więc tutaj będzie to gwint dla zwolenników lepszych spasów, bardziej agresywnej jazdy, może trochę gdzieś tam miejscami po torze. W każdym razie twardszy gwint. Amortyzatory zostają te same. Tutaj nam się nie zmienia to. Wyjmę, a na koniec zostawię ten tył, bo jest najciekawszy chyba, najciekawsza zmiana. Dobra zmiana, już czwarta zmiana. Zwalę. Ok. Klucz, regulacje tylne, łączniki. Regulacja tylna. Jak to regulacja tylna, też czarna anodowana, jak w wersji zwykłej. Natomiast to jest ciekawe. Jak widzicie, zupełnie inna sprężyna na tyle. Sprężyna główna, króciutka, twarda. Dodatkowo helper. Także zupełnie inna konstrukcja tylnego zawieszenia. Tutaj nam wchodzi do tego regulacja, oczywiście teraz nie wejdzie, bo mamy specjalistyczne elementy spinające. No, także tak to wygląda w tej wersji. BM-ki E46 akurat, ale będą się powoli pojawiać zestawy również do innych aut. Także pierwsze zestawy wersji Sport idą do klientów. Zapraszamy po wszystkie wersje do naszego sklepu. Na razie, cześć.